Siema. Dzisiaj jeden z gorętszych tematów, jeden z moich ulubionych, o którym jeszcze nie mam odcinka podcastu, ani nie mam filmu na YouTubie, czyli czy AI zastąpi copywriterów. W przeszłości na webinarach w mediach społecznościowych widziałem głosy, że AI zastąpi copywriterów, że AI już pisze lepiej niż copywriterzy. Mam co do tego mieszane uczucia i jeśli ktoś twierdzi, że w najbliższej perspektywie czasu... AI zastąpi copywriterów, trwale zastąpi copywriterów we wszystkich aspektach, to po pierwsze nie rozumie jak działa AI, po drugie nie rozumie jak działa copywriting. Jak działa AI? Dla tych, którzy przez ostatnie półtora roku żyli pod kamieniem albo dopiero niedawno weszli do copywritingu, szybki tutorial, takie dosłownie dwa zdania. AI działa na zasadzie rachunku prawdopodobieństwa. AI przewiduje, jakie następne powinno być słowo. Więc mój ulubiony przykład. Jeżeli początek brzmi wlazł kotek na, to AI wie, że na płotek najprawdopodobniej. My, poprzez odpowiedni prompt, odpowiednią komendę, możemy manipulować tym prawdopodobieństwem. Więc jeżeli wpiszesz w komendzie, że dokończ zdanie, ale przyjmij, że nigdzie nie ma płotka, to AI wymyśli coś innego. Gdzie wskoczy kotek? Sprawdziwe. Dokończ zdanie. Wlazł kotek na. Blazu kotek na płotek. A teraz załóżmy, że nie ma płotka. Blazu kotek na. Blazu kotek na dach. Dlaczego na dach? No bo takie jest prawdopodobne słowo. Jeżeli chcesz manipulować tym prawdopodobieństwem, to opisujesz, kim. AI ma się stać i opisujesz kontekst, w jakim ono ma się poruszać. Więc jeżeli na przykład chcesz opisać zamek i nic nie dodasz, najprawdopodobniej AI opisze ci średniowieczną budowlę. Jeżeli każesz mu się wcielić w eksperta od sportu, może opisać taktykę w hokeju na lodzie. A jeżeli każesz mu być krawcem, opisze ci zamek w kurtce. A teraz pięć powodów, dla których uważam, że AI nie zastąpi copywriterów. Po pierwsze, AI nie ma mózgu. Mózg jest najbardziej złożoną strukturą w ludzkim ciele, i naukowcy, którzy od 150 lat siedzą nad mózgiem, do tej pory go nie poznali. Znają dopiero ułamek tego, co się w mózgu dzieje i nie wiedzą jeszcze wszystkiego. A czemu badają go dopiero od 150 lat? No dlatego, że do 1848 roku, do dnia 13 września, kiedy Phineas Gage uległ wypadkowi i metalowy pręd przebił jego głowę, Naukowcy uważali, że siedliskiem osobowości jest serce. Ale okazało się po tym, kiedy zachowanie Finansa Gage'a kompletnie się zmieniło, że mózg może mieć tutaj coś na, do rzeczy. I twórcy AI starają się odwzorować mózg ludzki, ale jest im jeszcze do tego bardzo daleko. Bardzo daleko. Nie da się ukryć, że źródłem intelektu człowieka jest mózg, więc dopóki pispece od AI nie odwzorują struktury mózgu, myślę, że AI nie będzie nam w stanie dorównać. Przynajmniej tym bystrzejszym. Po drugie, AI nie ma hormonów. Hormony to chemia. Hormony to związki chemiczne i ulegają reakcjom chemicznym. Hormony tworzą się w wyniku reakcji chemicznej i powodują reakcje chemiczne. Coś, czego AI, będące w serwerach zbiorem impulsów elektrycznych nie jest w stanie i nie będzie w stanie odwzorować. Nie wierzę w to, żeby naukowcy chcieli odwzorowywać strukturę endokrynologiczną człowieka po to, żeby AI miało hormony, żeby mogło odczuwać emocje. Nie wierzę w to. Po prostu w to nie wierzę. To jest myślę, że to jest pieśń przyszłości, że nas już długo wtedy nie będzie. A skoro AI nie ma hormonów, to trzeci powód nie ma wspomnień, nie ma doświadczeń. To w jaki sposób nasze ciało będzie wydzielać hormony, to, czy każe nam się cieszyć, czy każe nam uciekać lub walczyć, czy każe nam się bać, w jaki sposób każe nam zareagować, zależy od naszych wspomnień. Jeżeli dany bodziec w dzieciństwie wywołał u nas strach, przykładowo króliki. Króliczki są słodkie, prawda? Fajnie się kidzie takiego króliczka. Ale jeżeli taki króliczek wyskoczyłby nagle z szafki i przestraszył cię, kiedy masz 4 lata, może być, że do końca życia będziesz się bać królików. AI takich rzeczy nie ma. AI nie odczuwa emocji, AI nie jest w stanie zrozumieć emocji. AI może próbować naśladować emocje na podstawie wspomnianego już przeze mnie rachunku prawdopodobieństwa, ale nie będzie w stanie ich czuć i nie będzie ich w stanie odzwierciedlać. Druga rzecz jest jeszcze taka, że mamy coś takiego jak neurony lustrzane. Do lat 90. XX wieku nie wiedzieliśmy, że coś takiego istnieje. Dopiero grupa badawcza pod, pod kierownictwem Giacomo Rizzolattiego odkryła, że nie wystarczy wykonywać daną czynność, żeby nam się wydawało, że wykonujemy daną czynność. Przeprowadzał eksperymenty na małpach, na makakach, poprzez wszczepienie elektrod do mózgu i monitorował aktywność mózgu w konkretnych obszarach. I elektrody wskazywały aktywność w konkretnym obszarze mózgu podczas gdy małpy dokonywały czynności chwytania. Ale Czujniki brzęczały również wtedy, kiedy małpa tylko obserwowała, jak druga małpa coś chwyta. W ten sposób okazało się, że istnieje coś takiego, jak neuronustrzany, i stąd między innymi bierze się, zaraźliwy śmiech, albo Uff, zachciało ci się ziewać teraz, nie? Właśnie stąd. Dlaczego naśladujemy? Najprawdopodobniej jest to mechanizm przetrwania, który sprawia, że powtarzamy czynności, które powtarzają inni, dlatego, że to jest bezpieczne, bo jeżeli ktoś coś robi, to to sprawdził. Jeżeli ktoś je daną jagódkę, to znaczy, że najprawdopodobniej sprawdził, że nie jest ona trująca. Jeżeli ktoś wchodzi do rzeki, to najprawdopodobniej sprawdził, że tam nie ma ostrych kamieni albo, nie wiem, krokodyli. Dlatego naśladujemy. Dlatego naśladujemy naszych rodziców. Po to nam są neurony lustrzane. To mechanizm przetrwania. AI tego nie ma. AI nie jest w stanie się wczuć. AI nie jest w stanie czuć odczuwać, współczuć ogólnie. Co z uczuciem? to nie, nie AI. Robot jeszcze tego nie potrafi. Czwarta rzecz: AI zawsze będzie potrzebowało inputu. Zawsze będzie potrzebowało człowieka, który wpisze jej komendę. Nawet jeżeli na początku wpiszesz jej komendę, żeby chodziło wiecznie, do czasu aż serwery padną, albo prąd się skończy, albo, nie wiem, zabraknie internetu w komórce, do tego momentu będzie potrzebowało komend. Jeżeli trzeba będzie coś zmienić, no bo nie oszukujmy się, jeżeli pracujesz z AI-em i tworzysz 10, 15, 20 podobnych tekstów, to ono po pewnym czasie zaczyna się powtarzać, zaczyna używać tych samych struktur, tych samych konstrukcji, tych samych słów, tych samych wyrażeń. Jedyne co to zmienia to, co każesz mu zmienić. Marek Foltański, specjalista SEO, opracował narzędzie, które na podstawie wszczepionych, wstawionych fraz kluczowych, przykładowo wstawiasz ich 100, i to narzędzie opracowuje nagłówki, i pisze tekst. Za, to było za pomocą czata GPT 3,5. Teraz prawdopodobnie już jest GPT 4. Narzędzie nazywa się CopyMate. Można sobie sprawdzić. I można ustawić, że ono zrobi 100 artykułów automatycznie, że je opublikuje na WordPressie. Ale dopóki te 100 tematów ma, to będzie to robić. Ale jak nie dasz więcej tematów, to przestanie. Tak jakby w samochodzie skończyło się paliwo. Dopóki paliwo lejesz, samochód jedzie. Przestajesz lać paliwo. Perpetuum mobile jeszcze nie wymyśliliśmy. I piąta rzecz. Bodaj najważniejsza. Zdaje się, że to powiedzieli graficy komputerowi albo artyści, że żeby AI zastąpiło twórców, klient musiałby dokładnie określić, o co mu chodzi, a klient czasem sam nie wie, o co mu chodzi. I to jest nasza rola, żeby mu powiedzieć o co mu chodzi, czego on potrzebuje i co powinien na swojej stronie zrobić, czego AI nie zrobi? Nie pójdzie do klienta i nie zapyta o jego potrzeby, nie zrobi researchu w sieci, nie porozmawia z klientem, nie skonsultuje się z seowcem, PM-em, wirtualną asystentką, szefem marketingu czy prezesem, nie wyjdzie z inicjatywą, nie wzbudzi zaufania, nie da briefu klientowi, nie zażartuje, nie sprawdzi jak tekst wygląda na stronie, czy wszystko się dobrze wyświetla, czy nie, czy linki są tam, gdzie trzeba, nie wyciągnie wniosków, jeśli mu nie dasz wsadu, nie sprawdzi konwersji, nie sprawdzi od czego ta konwersja zależy, nie przeanalizuje mapy ciepła i nie wyciągnie z tego wniosków, jeżeli mu tej mapy ciepła nie dasz. Nie sprawdzi tak jak Kacper Kobyłka zeszłorocznych maili w kampanii, żeby usprawnić obecną komunikację. Nie zaproponuje wprowadzenia one time offer, żeby obniżyć koszt reklam. Po prostu to, co mu ukażesz, to zrobi. Ja podchodzę do AI bez obrazy, jak do takiego autystycznego dziecka. Takiego genialnego młodego człowieka, który ma pewne niedobory społeczne. Jak do takiego chłopaka, który Leci 20 minut nad Nowym Jorkiem w helikopterze, i następnie na podstawie tych 20 minut jest w stanie narysować ten Nowy Jork. Jest w stanie wskazać, w którym miejscu jest KFC i ile ich jest. I to jest takie genialne dziecko. Genialne dziecko, które posługuje się wszystkimi językami, które umie liczyć, umie pisać kod, umie programować, podstawy programowania zna, ale to nadal jest dziecko. Ty, jako dorosły człowiek, musisz mu powiedzieć, co ma robić. Możesz sprawić, że będziecie naśladować, ale jeżeli tego mu nie zrobisz, to ona nie zrobi nic. Jeżeli nie będzie tego triggera, to nie będzie akcji. To jest jak któraś tam zasada termodynamiki Newtona. By the way, polecam odcinek z Kacprem. Link jest w opisie, a jeżeli oglądasz to na YouTubie, tu wyświetla się karta. Co dalej? W rankomacie miałem na koncie parę trudnych tekstów. W trakcie ich tworzenia między innymi sprawdzałem ukraińską ustawę o ubezpieczeniach obowiązkowych, dzwoniłem do mechaników pojazdowych i serwisów samochodów elektrycznych, żeby o coś zapytać, dzwoniłem do agentów ubezpieczeniowych, pisałem maile do UFG, do KNF, do rzeczników firm ubezpieczeniowych, AI tego nie zrobi i myślę, że w nadchodzącym czasie to będzie jeszcze bardziej w cenie takie artykuły, gdzie wychodzisz poza tekst, gdzie wychodzisz poza wyniki wyszukiwania i robisz coś więcej, że to będzie po prostu w cenie. Że ta świadomość, że za tekstem stoi człowiek, a nie sztuczna inteligencja, będzie miała wartość dla niektórych użytkowników. Dlaczego copywriterzy przegrywają z AI? Właśnie dlatego, że sprowadzają copywriting do pisania, do samego procesu tworzenia tekstu, ale AI robi to przyzwoicie, szybciej i dużo taniej. Dlaczego rzesza copywriterów po wyjściu czata GPT pytała o spadek zleceń? Bo u nich leżą podstawy leży pozyskiwanie klientów. Leży badanie potrzeb, leży analiza konkurencji, leży analiza rynku, leży zaangażowanie. Bo jedyny przejaw aktywności, jaki wykazali, to wejście na Facebooka i zadanie pytania: ej, czy Wy macie jeszcze zlecenia? Czy wam nie spadły ostatnio zlecenia? I to jest tyle. Bo zlecenia przestały przychodzić, bo zlecenia przestały się pojawiać na good contencie, bo coraz trudniej się robi, żeby je dostać. Gdyby umieli badać potrzeby klienta, gdyby znali te potrzeby, gdyby zapytali o te potrzeby, gdyby dokonali tutaj jakiegokolwiek wysiłku, to wiedzieliby, że część zleceń owszem zabrało AI, a część nie i po tę część trzeba się pofatygować, trzeba się dowiedzieć, co to jest za część, której AI nie zabrało. Wiedzieliby też, że klienci szukają copywriterów, którzy władają AI, może i płacą za to mniej, ale no nie oszukujmy się, z AI przerobisz więcej roboty niż ręcznie. Mam tutaj odcinek podcastu na temat tego, gdzie i jak szukać zleceń, przy czym nie pokazuję palcem, gdzie iść po zlecenia, bo nie ma czegoś takiego, ale powiem Ci, jak tych zleceń szukać i co zrobić, żeby Ci ich nie zabrakło. Jak myślę, że będzie wyglądała przyszłość copywritingu? Już dziś w wielu przypadkach, jak daję dobry input, prompt we własnym GPT, skonfigurowanym pode mnie lub pod daną branżę lub pod daną tematykę, po mojej stronie często jest tylko weryfikacja poprawności merytorycznej. Miałem ostatnio przypadek, że chat GPT wypluł mi źródło w publikacji naukowej. Sprawdziłem i to źródło było legitne. Naprawdę to źródło było legitne. Więc jeżeli chat GPT jest już w stanie yy, przeczytać publikację naukową i ją zacytować, i dać dobry przypis, to jest coś na rzeczy. po naszej stronie będzie tylko sprawdzenie tego. My staniemy się liderami, będziemy patrzeć, czy to ma sens. Czy to będzie konwertować i czy to jest takie, jakie klient chce, ale pisać za nas będzie czat. GPT nie będziemy stukać ręcznie w klawiaturę, tylko będzie za nas pisał czat. Co do kopii sprzedażowego, tutaj myślę, że jeszcze długo, długo AI nas nie dogoni. Myślę, że tutaj trzeba czegoś więcej. Trzeba takiej szczypty kreatywności, szczypty unikalności, żeby przebić się ponad konkurencję, żeby trafić w ten. Pain point, żeby przekonać klienta, że to rozwiązanie to jest rozwiązanie dla niego, bo AI, tak jak wspominałem, ono przewiduje, ono próbuje przewidzieć. Ono opiera się na rachunku prawdopodobieństwa, a nie na tym, czego klient chce, czego pragnie, o czym marzy i za czym tęskni. I dlatego myślę, że tutaj długa droga jeszcze przed twórcami AI. Końcowy wniosek: postęp jest nieunikniony. Starsze pokolenie copywriterów może się buntować, że jak ktoś tworzy z AI, to jest gorszy. Cały czas przychodzi mi do głowy taka scena w starym polskim filmie Konopielka, gdzie tutaj spoiler, jakby ci się kiedyś chciało obejrzeć taki stary film, gdzie Kaziuk, główny bohater, idzie żniwować kosą, a wtedy się nie żniwowało kosą. Kosą cięło się trawę. Tylko żniwo zboże żęło się sierpem. Tylko. Taka była tradycja. Tak było zawsze. I w tej scenie będzie widać reakcję innych ludzi na to, że Kaziuk idzie kosić kosą. Ludzie się buntowali. Co ludzie powiedzą? Kosą śmierć żniwuje. Złodziej. Gorzej niż złodziej. Gorzej niż złodziej. A Kaziuk po prostu chciał zrobić szybciej i efektywnie, nie? Dzisiaj, gdzie jest kosa? Znaczy, wiem, że moja mama ma kosa i czasem nawet mi się zdarzy nią pomachać, ale to już nie są te czasy. To... Po całym dniu takiego koszenia, no kurde, boli ręka. Dzisiaj? Dzisiaj są kombajny. Kombajn wykosi, wymłuci hektar zboża w godzinę, podejrzewam, może nawet więcej, zależy od wiatru i pogody. A teraz są kombajny nawet autonomiczne i nikt się nie ogląda. Producenci kombajnów nie oglądają się na to, że ktoś, kto używał kosy, stracił pracę. Świat miał w dupie to, że kowale stracili źródło zarobku, bo nie trzeba już klepać kosy. Świat ma to w dupie, czy tobie się to podoba, czy nie. Jeżeli coś można zrobić szybciej, taniej albo bardziej efektywnie, świat to zrobi. Producent danego rozwiązania to zrobi, bo producent ma ciebie gdzieś. Producent ma gdzieś to, że gdzieś w świecie jest copywriter, który wejdzie na Facebooka i będzie płakał, że zarabia 6 zł za 1000 znaków, a 50 zł za 1000 znaków to jest bajka. Że czat GPT zabrał mu pracę. Przedsiębiorca ma to gdzieś, że ChatGPT zabrał copywriterom pracę. Przedsiębiorca obchodzi tylko i wyłącznie jego zysk. Jego firma, jeżeli ChatGPT za cenę 20 dolarów miesięcznie wygeneruje mu robotę copywritera wartą 2000 zł, no to kurde, nie jest nawet blisko. I możesz się z tym nie zgadzać, możesz się z tym zgadzać. Ja stwierdziłem, że lepiej się do tego przygotować. Lepiej po prostu się do tego przygotować. Zgodnie z zasadą ubezpieczeniową zgodnie z zakładem Pascala, że albo AI zastąpi copywriterów i ja wtedy mam narzędzia, żeby płynąć na tej fali, albo AI nie zastąpi copywriterów, czyli nic się nie zmieni. Tak czy inaczej, jestem przygotowany na każdą ewentualność. I tobie radzę się przygotować, póki czas. Siema!